Według mnie on powinien się nazywać blondyn, a nie biały. Albo może przynajmniej jasny? Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Kim był? Dzisiaj opowiem wam o życiu polskiego księcia dzielnicowego, który okazał się wyjątkiem wśród sobie współczesnych i nie zapisał się w historii jako zdradziecki niewdzięcznik pragnący jedynie władzy. Przygotujcie się na słowo o Leszku Białym. Leszek nie zostałby władcą, gdyby nie niezwykłe szczęście. O ile szczęściem można nazwać tragiczny zgon jego dwóch starszych braci, jednego w wieku niemowlęcym, a drugiego w wieku 14 lat. Te tragiczne wydarzenia miały miejsce jeszcze przed narodzinami Białego, który przyszedł na świat około 1186 roku, jako syn seniora krakowskiego Kazimierza Sprawiedliwego oraz księżniczki czeskiej Heleny. Zgodnie z zasadami senioratu spisanymi w testamencie Bolesława Krzywoustego z 1138, na tronie krakowskim zasiadać miał najstarszy męski przedstawiciel rodu Piastów. Rzeczywistość jednak była taka, iż mało kto liczył się ze zdaniem martwego Bolesława i faktyczną decyzję o powierzeniu władzy w dzielnicy senioralnej podejmowali możni krakowscy. Doprowadziło to do nieuniknionego konfliktu po śmierci Sprawiedliwego w 1194. Elita ze stolicy preferowała 8-letniego Leszka jako władcę, szczególnie jeśli jego alternatywą, zgodnie z testamentem, był hardy Mieszko Stary, znany z nieugiętego ściągania podatków. Decyzja możnowładców nie przypadła oczywiście Mieszkowi do gustu. Rozeźlony samowolą bogaczy, Stary zebrał swoje wielkopolskie siły i postanowił zbrojnie zdobyć należne mu miejsce. Regentom Leszka, czyli jego matce Helenie, biskupowi oraz wojewodzie, udało się jednak powstrzymać pochód groźnego krewniaka w krwawej bitwie pod Mozgawą w 1195 roku. Mieszko bez innego wyjścia powrócił na tarczy do swojej dzielnicy. Nie myślicie jednak, iż to Leszek wygrał. Nie, wygrało możnowładztwo. Przez 5 następnych lat rządów regencyjnych księżniczki Heleny odczuwała ona ciągłą frustrację wywołaną brakiem realnej decyzyjności w rękach tytularnego władcy. Zmęczona marionetkowymi rządami lub po prostu na złość bogaczom, wykonała ruch wymagający nie lada odwagi. Zawarła układ z Mieszkiem Starym. Na jego mocy w imieniu Leszka zrzekała się tronu na rzecz krewnego, lecz z zastrzeżeniem, iż po jego śmierci to właśnie jej syn zostanie seniorem. Umowa weszła w życie w 1200 roku, nie bez sprzeciwu elity krakowskiej, którą to jednak żelazną ręką już od wewnątrz poskromił Stary. Helena z Leszkiem przenieśli się na ten czas do Sandomierza, gdzie zostali wzięci pod opiekę przez tamtejszego wojewodę Goworka. Urzędnik, będący raczej uczciwym człowiekiem, szybko stał się przyjacielem rodziny, a dla nastoletniego Białego zastąpił, chociaż częściowo, nieobecnego z przyczyn eschatologicznych ojca. Mieszko jednakże nie bez powodu nazywany był Starym i niespecjalnie długo cieszył się korzyściami płynącymi z układu z Heleną. Rok 1202 był świadkiem jego śmierci i powinien być, zgodnie z umową, świadkiem objęcia władzy w Małopolsce przez Leszka. Ale niestety w sprawy Piastów ponownie wmieszali się wszechobecni możnowładcy. Zgodzili się oni na przyjęcie Białego, lecz pod warunkiem, iż ten oddali od siebie Goworka. Obawiali się zapewne, że trudniej im będzie kontrolować władcę z tak zaufanym doradcą. Wojewoda sandomierski ofiarował, iż uda się na wygnanie, aby nie stać na drodze ku szczęściu swojego wychowanka. 16-letni już Leszek jednak stawał się powoli mężczyzną i podjął wówczas prawdziwie męską decyzję. Postawił przyjaźń ponad władzę i odrzucił ultimatum elity krakowskiej. Mało który człowiek zdobyłby się na taki krok i może właśnie dlatego mało który człowiek zapisuje się pozytywnie w historii. Zdezorientowani bogacze na szybko wprowadzili w życie plan awaryjny i osadzili na tronie Władysława Laskonogiego, syna Mieszka. Potomek Starego szybko okazał się złym wyborem i możni zrozumieli swój błąd. Wypędzili Laskonogiego i wrócili z podkulonym ogonem do Białego, tym razem bez dodatkowych żądań. Leszek wreszcie został pełnoprawnym seniorem, a Goworkowi przypadł dodatkowo urząd kasztelana, aby mógł zawsze być przy boku władcy.
Czym jednak jest król bez odpowiedniej królowej? W tym przypadku książę bez księżniczki? Jakoś gorzej trochę to brzmi. Niedługo po objęciu władzy Leszek ożenił się z Grzmisławą, która oprócz pięknego kobiecego imienia posiadała także krew Rurykowiczów. Dało to Białemu oczywiste podstawy do ingerencji w sprawy Rusi, o którą najpierw walczył z Romanem Mścisławiczem, którego pokonał w bitwie pod Zwichostem w 1205, a później z królem Węgier Andrzejem II, również pokonanym w kampanii z 1206. Jak na takie zwycięstwa, nagroda była stosunkowo skromna, bo było nią jedynie zwierzchnictwo nad księstwem włodzimierskim. Możnowładcy możnowładcami, ale żeby uzyskać uznanie na arenie międzynarodowej, potrzeba większego autorytetu, który by nas poparł. Leszek postarał się o taką aprobatę u papieża Innocentego III. W zamian za bullę potwierdzającą legityzm jego rządów, wydaną w 1207, Biały zrzekł się prawa do mianowania biskupa krakowskiego, oddając ten przywilej władcy stolicy apostolskiej. Część szacunku uzyskanego w ten sposób Leszek niestety utracił po zjeździe w Wolborzu z 1215 roku. Wraz z innymi książętami piastowskimi zobowiązał się on wówczas do uczestnictwa w krucjacie, czego później zapewne żałował. Próbując uchylić się od tego obowiązku, wystosował list do papieża, w którym pisał: Złożony chorobą, popłynąć do Ziemi Świętej nie mogę. Zwłaszcza iż z powodu przypadłości w naturę ciała wymierzam, ani wina, ani prostej wody pić nie mogę. Przyzwyczajonym tylko piwo, względnie miód pić. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że papież musiał uwierzyć w te wywody lekkiej głowy, bo nie wyciągnął wobec Leszka żadnych konsekwencji. Kolejnym ważnym aspektem rządów Białego było jego dążenie do podporządkowania sobie Pomorza Gdańskiego, która to ambicja miała okazać się gwoździem do jego trumny. Leszek wiedział, iż nie podoła temu zadaniu w pojedynkę, więc zdecydował się na utworzenie koalicji książąt piastowskich, w której skład weszli Konrad Mazowiecki, Henryk Brodaty, Władysław Laskonogi oraz, uwaga, uwaga, Leszek Biały. Mógłbym postawić odważną tezę i nazwać to zjednoczenie najlepszym crossoverem polskiego średniowiecza. Wynikiem starań połączonych sił Piastów było osadzenie na gdańskim tronie Świętopełka w 1217, którego uważali za swojego człowieka. Eufemistycznie można powiedzieć, że się mylili, ale o tym później. Pomorzu oraz Mazowszu zagrażali bałtyccy poganie zwani Prusami. Nie mylić z tymi chuliganami z 1795. Więc korzystając z zawiązanego sojuszu, Leszek postanowił rozprawić się także i z nimi. Mogła to być także próba zadośćuczynienia chrześcijańskiemu światu za wykręcenie się od krucjaty. Pierwszą wyprawę przeciwko Prusom poprowadził Henryk w 1222, a kolejną sam Leszek rok później. Nie przyniosły one zdobyczy terytorialnych, lecz przynajmniej ostudziły nieco zapędy grabieżcze barbarzyńców. W taki sposób dochodzimy do ostatniego przystanku w życiu Leszka, zjazdu w Gąsawie z 1227 roku. Mieli się spotkać na nim Biały, Brodaty oraz Laskonogi, aby w ramach koalicji rozważyć rozwiązanie dwóch problemów wewnętrznych: tendencji odśrodkowych Świętopełka z Gdańska oraz prób odebrania wielkopolskiego tronu Laskonogiemu przez Władysława Odońca. Nie muszę chyba wspominać o tym, że zjazd był niewygodny dla Świętopełka i Odońca. Nic więc dziwnego, iż nasłali na obradujących uzbrojonych najemników, których intencje nie pozostawiały pola do interpretacji. Bandyci zaskoczyli Henryka i Leszka w łaźni. Brodaty zdołał się wymknąć, lecz Biały nie miał tyle szczęścia. Bez ubrania wskoczył na konia i zaczął uciekać. Ale najemnicy dogonili go i zamordowali we wsi Marcinkowo 14 listopada. Tak kończy się historia blond władcy, po którego śmierci Pomorze odłączyło się od Polski, a jego syn, Bolesław Wstydliwy, musiał jeszcze czekać wiele lat, aby zostać seniorem. Morałem tej opowieści może być, że zaufanie do właściwej osoby, takiej jak Goworek, jest błogosławieństwem, ale zaufanie do dwulicowej żmii, takiej jak Świętopełk, jest przekleństwem.
Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że z przyjemnością się mnie słuchało. Jeśli pragniecie więcej tego typu rozrywki, to zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka o ekonomiście-dyktatorze. Zachęcam także do subskrypcji, komentarzy, udostępniania oraz lajków. Do przyszłego zobaczenia!